chorób zakaźnych, kierownik poradni hepatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Witam serdecznie. Witam. A także pani Barbara Papke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei. Dzień Witam dobry. Serdecznie. Drogie panie, rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnym temacie, jakim jest żółtaczka typu B i C, bo mimo, że o tym mówi się dużo, tak naprawdę wciąż nie wszyscy wiedzą, co to jest, jakie są objawy zakażenia. Więc pojęcie żółtaczki jest tutaj pojęciem dosyć mylącym, dlatego że żółtaczka to żółte zabarwienie skóry i białku we goczu. Natomiast u pacjentów z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B i C taki objaw występuje bardzo rzadko. Niestety większość pacjentów choruje bezobjawowo lub ma bardzo skąpe, niecharakterystyczne objawy. Stąd możliwość przegapienia tego problemu i rozwoju choroby i poważnych konsekwencji. A w jaki sposób możemy się zakazić? Wirusy zapalenia wątroby typu B i C przenoszą się tak zwaną drogą parenteralną, czyli pozajelitową. Najczęściej do zakażenia dochodzi poprzez uszkodzenie skóry i kontakt z tym wirusem. Może do tego dojść niestety w kontaktach ze służbą zdrowia, jeżeli narzędzia, które są używane do zabiegów, nie są właściwie wysterylizowane. Możemy się zarazić również w salonach piercingu czy tatuażu. Czyli w trosce o swoje zdrowie nie wstydzimy się i po prostu pytamy, sprawdzamy, czy wszystkie narzędzia, którymi jesteśmy operowani, bądź też które w jakiś sposób nas dotyczą podczas zabiegu jakiegokolwiek, są nowe czy są zdezynfekowane, prawda? Najlepiej, jeżeli są jednorazowe, to daje największą gwarancję. Powinniśmy też zwracać uwagę na to, czy zabiegi są wykonywane przez pielęgniarkę czy lekarza w rękawiczkach, bo to jest bardzo ważna sprawa. I czy te rękawiczki są zmieniane po każdym pacjencie. Pani doktor, jeżeli dokonam jakiegokolwiek przekłamania, proszę mnie natychmiast poprawić, ale wielokrotnie słyszałem opinię, że wirus żółtaczki typu C jest niedocenianym zagrożeniem. To znaczy dużo się mówi o AIDS jako takim, natomiast żółtaczka typu C jest straszliwym zabójcą, jak gdyby troszeczkę spychanym gdzieś tam na margines. Jest dużo groźniejsza, i póki co nie ma jeszcze szczepionki, bo możemy się zaszczepić na żółtaczkę typu A i B, z C jest gorzej. To nawet nazywamy to zakażenie cichą epidemią, właśnie ze względu na to, że przebieg jest bezobjawowy przez długie, długie lata i wówczas, kiedy występują już jakieś objawy, to może być bardzo, bardzo późne stadium choroby. To, że nie mamy objawów, nie skłania nas do pójścia do lekarza, wykonania badań, a właściwie każdy z nas ma w swojej historii jakieś zabiegi medyczne, zabiegi kosmetyczne, potencjalne zagrożenie wystąpieniem tego zapalenia wątroby. No właśnie, w jaki sposób możemy się zbadać? Jakie badania trzeba przeprowadzić? Takimi testami przesiewowymi w kierunku wirusa B jest oznaczenie antygenu HBS, bardzo proste badanie, które może zlecić każdy lekarz rodzinny. Natomiast większy problem mamy z wirusem C, dlatego że przeciwciała anty-HCV, które są tutaj badaniem przesiewowym, nie są umieszczone w spisie badań, które powinien czy może zlecać lekarz rodzinny. Stąd niestety pacjenci w większości przypadków dowiadują się, jeżeli sobie to badanie wykonają na własną rękę. Dowiadują się, że nie są chorzy na żółtaczkę typu B, co raczej nie jest kluczem do szczęścia w tym przypadku. No tak, mogą się dowiedzieć, że nie są zakażeni bądź są wirusem zapalenia wątroby typu B. Natomiast z tymi badaniami przesiewowymi w kierunku wirusa C mamy od wielu lat problem i nie możemy się my czy pacjenci przebić do decydentów, aby to badanie było wpisane w sposób oczywisty do listy badań zlecanych przez lekarza rodzinnego. Po raz kolejny proszę pokornie o poprawkę, jeżeli się pomylę. Słyszałem, że wirus typu C mutuje tak naprawdę i tak naprawdę nie mamy do czynienia już przez cały czas z tym samym wirusem typu C, tylko jest tam E, G i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego sporo. To znaczy nie mamy do czynienia z jednym wrogiem. Znaczy większość wirusów ma skłonność do mutacji, wirus C również. W obrębie tej dużej populacji wirusa C rozróżniamy już co najmniej 6 genotypów
od 1 do 6, prawda, oznaczanych cyframi. Natomiast w obrębie tych genotypów mamy jeszcze różne podtypy i to jest główna przyczyna, dla której nie jesteśmy w stanie stworzyć szczepionki, prawda, że wirus działa szybciej niż my jesteśmy w stanie zadziałać. Ja chciałam wrócić do tych badań. Pani Barbaro, Fundacja Gwiazda Nadziei ma na swoim koncie akcję przebadania osób właśnie pod kątem zakażenia wirusem HCV i HBV. Tak, jednym z głównych celów działań fundacji jest szerzenie informacji o wirusowych zapaleniach wątroby, zwanych często cisimi zabójcami, bombą wirusową z opóźnionym zapłonem. Mamy od tego świadomość, że ludzie często nie są świadomi, jakie należy wykonać badania. Czasami żałują kilkunastu, kilkudziesięciu złotych, bo to jest koszt około maksymalnie 30 zł, w zależności od laboratorium. I akcja i Fundacja Gwiazda Nadziei zorganizowała dużą akcję badań przesiewowych w ubiegłym roku na terenie województwa śląskiego. 5 tysięcy osób zostało przebadanych i tutaj statystyki się okazały potwierdzić tak jak dotychczas w innych miejscach. Wykryto blisko 2% osób zakażonych. Często wykryte były osoby w młodym wieku. Więc to nie jest tak, iż kiedyś źle sterylizowano sprzęt, kiedy nie znano wirusa, to w trakcie transfuzji zakażano człowieka. Teraz też do tych zakażeń dochodzi. Co może powiedzieć pani doktor? No niestety, odnotowujemy nowo wykryte zakażenia stale. Są to często młodzi ludzie, dlatego też fundacja stara się wiele działań podejmować w celu uświadamiania społeczeństwa, jakie są zagrożenia, jak się przenoszą wirusy. Zachęcać ludzi do badania się, jeśli nawet nie jesteśmy w stanie zorganizować takiej akcji, ale bardzo, bardzo się staramy, aby kolejne akcje się odbyły na terenie Polski, na terenie Śląska, darmowe. To... No właśnie, bo siedziba fundacji mieści się w Katowicach, ale wy działacie na cały nasz kraj. Tak, tak. Na ten moment, co możemy Państwu zaproponować, wraz z laboratoriami diagnostyka rozpoczęliśmy taką akcję, iż każdy, kto do końca grudnia przyjdzie do tego laboratorium i wygłosi hasło Fundacja Gwiazda Nadziei, otrzyma 10% rabat na wszelkie badania, jakie będzie chciał wykonać. W tym zachęcamy do skorzystania z tego upustu i może w ramach oszczędności przeznaczenie tych oszczędności na wykonanie anty-HCV badania. Kto nie pamięta tego, o czym mówiła i na przykład co trzeba powiedzieć, odsyłamy do strony internetowej. Tak, oczywiście. www.gwiazdanadziei.pl. Jak duże to jest zagrożenie? Ja szczerze mówiąc przekonałem się osobiście, mam bliskiego kolegę już po przeszczepie, na szczęście szczęśliwym wątroby. Wiadomo, że kluczem do sukcesu jest profilaktyka i częste badania. Natomiast no, tak jak wspomniała pani doktor, nie ma refundacji tych badań na poziomie podstawowym lekarza rodzinnego. W takim razie, jakie objawy można uznać za totalny alarm, który natychmiast powinien nas skierować do lekarza? Oczywiście występująca żółtaczka, która może być już objawem późnego stadium choroby, obrzęki kończyn dolnych, powiększenie obwodu brzucha. No, ogólne złe samopoczucie u osoby, u której wiemy o chorobie wątroby. Inne objawy takie, jakie mogą wystąpić już z krwawienia, powiedzmy podkrwawiania z dziąseł, z nosa, to już są wszystko objawy późnego stadium. To w takim razie, dobrze, widzimy u siebie jakieś problemy, widzimy, że coś się złego dzieje, idziemy na badania i okazuje się, że ten wynik jest pozytywny. Co dalej? Gdzie należy się udać? Należy się udać najlepiej byłoby do najbliższej poradni hepatologicznej. Natomiast tutaj mamy problem wynikający z ogólnej sytuacji naszego systemu ochrony zdrowia. Niestety ten wątek znowu się pojawia w naszej rozmowie. Poradni jest mało, poradnie są oblężone i niestety oczekiwanie na wizytę u specjalisty może trwać i pół roku. To ja w takim razie, bo pytań jest masa i na pewno nasi widzowie również będą mieli pytania. Drogie panie, zapraszam do naszego telefonu, do naszego dyżuru ekspertów. Dla was, moi drodzy, 32 608 99 33. To jest ten numer, pod który możecie dzwonić, jeśli chcecie wiedzieć nieco więcej na ten temat. A my zobaczymy się już niebawem w naszym studio ponownie. No i spytamy panie jeszcze nieco więcej na ten temat. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękujemy. Radio Silesia. Na zdrowie. Reklama.